Ja nie traktowałbym kadencji posła na Sejm jako coś zbiór indywidualnych sukcesów. Uważam, że to jest kwestia formacji, którą mam zaszczyt reprezentować. A od 23 lat reprezentuję formację Prawa i Sprawiedliwości. Na różnych szczeblach, bo to i w Sejmie, bo to i w Senacie, bo to i w Europarlamencie. Ta ostatnia kadencja była rzeczywiście bardzo trudną kadencją z dwóch względów. Pierwsza to była zaraz na początku kadencji, w 2001 roku, opanowała całą Europę, cały świat epidemia COVID-19 i ta epidemia niewątpliwie spowodowała ogromne zaburzenia nie tylko w cyklach gospodarczych, nie tylko w sprawach militarnych, ale głównie społecznych. My jako społeczeństwo baliśmy się tej choroby. Codziennie byliśmy atakowani różnymi informacjami dotyczącymi chociażby zgonów, zachorowań, lockdownów, czyli zamykania poszczególnych przestrzeni publicznych. Pamiętamy o tym, co się działo w szpitalach. Powstały szpitale jednoimienne. Część lekarzy pracowało tylko i wyłącznie w mundurach rodem z filmu science fiction, kosmitów. To wszystko musimy pamiętać. To niewątpliwie rzuciło potworny cień i ogromnym było wyzwaniem dla działań rządu. Drugą sprawą, już po zakończeniu pandemii, kiedy wydawało się, że powoli wychodzimy na prostą, no, doświadczyliśmy i nadal doświadczamy agresji Rosji na Ukrainę i wojny na Ukrainie. To też ma ogromny wpływ nie tylko na życie społeczne, nie tylko na życie gospodarcze, ale i również na nasze samopoczucie. Również ma to implikacje polityczne. Także ta kadencja była bardzo trudna. Co sobie cenię w tej kadencji? W tej kadencji cenię sobie głównie to, że udało się jednak tą pandemię w jakiś sposób opanować. Być może będą niezadowoleni, że mogło być lepiej i tak dalej, ale musimy pamiętać, że te wydarzenia działy się z dnia na dzień. Z dnia na dzień byliśmy atakowani określonymi ilościami zakażeń, zgonów, etc., etc. I to musiało mieć wpływ również na działanie Sejmu jako prawodawcy, który musiał reagować na różnego rodzaju zdarzenia. Normalnie w życiu parlamentarnym ustawy, czyli jakieś rozporządzenie prawne, które dotyka nas wszystkich, dyskutuje się, ustala się, konsultuje się tygodniami, jeżeli nie miesiącami. W tym sytuacji musieliśmy reagować z dnia na dzień. Pewnie były pewne niedopatrzenia, pewnie pewne rzeczy można było zrobić inaczej, ale generalnie uważam, że to, co udało się zrobić, czyli zabezpieczyć Polaków przed tym, przed konsekwencjami COVID-19, zagospodarować sprawy szczepionki, która była kontrowersyjna, musimy w dalszym ciągu pamiętać, że w Polsce 20% ludzi niechętnie patrzy na szczepienia, a część patrzy wręcz wrogo, uważając, że są to jakieś manipulacje rządu światowego, etc., etc. Także ta sytuacja była bardzo trudna, wymagała ogromnej pracy w Sejmie, takiej z dnia na dzień, przewertowania, przemyślenia wielu dokumentów i ustalenia takiego prawa, żeby po pierwsze zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków spowodowanych pandemią, a po drugie, żeby zabezpieczyć ludzi przed bezrobociem. Musimy pamiętać, że taka pandemia, w której mamy zamykane sklepy, mieliśmy zamykane centra handlowe, mieliśmy zamykane zakłady użyteczności publicznej, fryzjerzy, kosmetycy, nic nie działało, trzeba było zabezpieczyć ludzi i to się udało. To były słynne tarcze antykryzysowe i te tarcze antykryzysowe dedykowane przedsiębiorcom, przemysłowi i tak dalej, pozwoliły spowodować to, że w Polsce nie nastąpiło masowe bezrobocie. A masowe bezrobocie to jest największa tragedia, jaką może zdarzyć się w państwie, również w takim państwie jak Polska, również w tych państwach europejskich. Więc to były sukcesy. Czy można było coś zrobić lepiej? Pewnie tak, ale to musimy oddać historykom i analitykom. Chyba dzisiaj mamy za mały dystans, żeby jednoznacznie się wypowiadać na temat pandemii. Co do wojny w Ukrainie, było następne potężne wezwanie. No, z dnia na dzień braliśmy udział w ogromnych sankcjach, które Unia Europejska, które w zasadzie cały świat narzucał na nasze relacje z Rosją, ale i z Białorusią. Poprzerywano wiele dostaw, poprzerywano wiele kontraktów handlowych. Również trzeba było zabezpieczyć polskie przedsiębiorstwa, polskich obywateli przed skutkami tej wojny. Zawsze będę związany z opieką zdrowotną. Tyle tylko, że czas mija i moje przemyślenia już nie są takie rewolucyjne, jak były kilka lat temu. Kilka lat temu, podobnie jak wielu młodych, myśli, że to jest pstryk i staje się światło, czyli wszystko funkcjonuje dobrze. Polska służba zdrowia boryka się z wieloma problemami. Pierwszym poważnym problemem
problem, zawsze to był problem niedofinansowania. Tylko skończyły się pieniądze. Jak zapyta pani przedsiębiorców, czy chcą zapłacić składkę, to dla nich składka 9% uważają, że to jest tragedia. No, to Czechy. Czechy 13%. Niemcy 13,5% składki zdrowotnej. Niech pani poszuka mi przedsiębiorców, którzy byliby skłonni taką składkę od jutra jednak zaproponować. To jest pierwsza sprawa. Wprowadziliśmy ustawy, które krok po kroku pokazują nam drogę, żeby powiedzmy w 2027 rokiem nasz poziom zaangażowania pieniędzy publicznych w system opieki zdrowotnej, to nie tylko szpitale, to nie tylko przychodnie, będzie na poziomie 7% PKB. Czy to mało? Pewnie tak, ale porównując to do 30-40 lat, a ja ten system od 40 parę lat śledzę i w nim uczestniczę, to są naprawdę duże pieniądze. Ale przed nami inne wyzwania. Głównie skoro my zapewnimy jakiś dostęp środków finansowych, to musimy pamiętać, że same pieniądze niczego nie leczą. Jeszcze muszą być ludzie. I kadry medyczne to jest ogromne wyzwanie. Otworzyliśmy szereg uczelni o kierunkach medycznych, żeby no, troszeczkę wyszkolić więcej lekarzy, bo nie dość, że mamy ich stosunkowo mało, tu mamy jeszcze ogromną lukę pokoleniową. W szpitalach ordynatorzy, specjaliści mają grupę powyżej 50 lat. A my musimy pamiętać, że pomiędzy 30 rokiem życia a 50 jest ogromny deficyt lekarzy, to jest różnica pokolenia. To oczywiście nie zostanie zrealizowane, czyli ci lekarze nie przebędzie z dnia na dzień. Proces szkolenia lekarza jest strasznie długi. 6 lat studiów, 1 rok stażu i około 4 do 6 lat specjalizacji. Po to, żeby lekarz był specjalistą i mógł się poruszać dość dobrze w danej dziedzinie, potrzeba ile? No, prosty rachunek, 12-13 lat. Więc te efekty, które podjęliśmy teraz, będą widoczne dopiero za 10 lat. Ja na to patrzę z pokorą, bo wiem, że to jest dobry kierunek. Czy są głosy przeciwne? No są głosy przeciwne, żebyśmy tyle nie kształcili, bo po co? Natomiast no, jeżeli trafimy na Rybnicki SOR, a jeżeli trafimy do przychodni specjalistycznej, to pierwsze, co nas spotka, okres oczekiwania. Na SOR-ze wielogodzinny, niestety, a tak nie powinno być, a wśród specjalistów nawet wielotygodniowy i też tak nie powinno być. Więc te sprawy to są sprawy kadry. I trzecie to jest chyba największe wyzwanie, co na sprawy organizacyjne. Wydaje mi się, że polskie szpitale, polskie przychodnie nie są najlepiej zarządzane. Z drugiej strony, no skąd my mamy mieć fachowców od zarządzania akurat w opiece zdrowotnej? Wzorujemy się na różnych państwach, ale jak powiedziałem, w Czechach, gdzie mamy olbrzymi strajk lekarzy, dzisiaj mam takie informacje, czy w Niemczech, gdzie zawsze są napięcia, ten poziom finansowania opieki zdrowotnej jest zdecydowanie wyższy niż u nas. Lekarze zarabiają owszem dobrze, pielęgniarki też zarabiają dobrze, ale to, że zarabiają dobrze, to nie znaczy, że ich jest wystarczająca ilość. Każdy z nas, lekarzy, może przyjąć 20-30 pacjentów dziennie. Nie jest w stanie przyjąć 50, bo brakłoby doby, albo obniżyłaby się jakość. A jakość w ochronie zdrowia, czyli satysfakcja pacjenta, czyli chory, wyleczony, to jest podstawowy miernik postępów w opiece zdrowotnej. Innego nie ma. Dłużej żyć, lepiej żyć i być zdrowym. System opieki zdrowotnej ma to do siebie, że ma wiele interesariuszy. Z jednej strony są firmy farmaceutyczne, które chcą sprzedać. Z drugiej strony są lekarze, które chcą mieć odpowiedni sprzęt, żeby leczyć, najlepiej nowocześnie. Z trzeciej strony są oczywiście pieniądze państwowe i regulacje państwowe. No i najważniejszą rzeczą jest pacjent. Pacjent też ma oczekiwania. Pacjent chce być zdrowy, chce być rozleczony w komfortowych warunkach. No nie zawsze ten warunek jest utrzymany. Dziwne statystyki są również w ochronie zdrowia. Otóż pacjenci dobrze oceniają lekarzy. 70-80% jest zadowolonych z tego, że ma wizytę w gabinecie, że jest leczony w szpitalu. Natomiast system opieki zdrowotnej pozytywnie ocenia 10%. Nie wiem, gdzie te nożyce się tak mocno rozwarły, ale jest dużo do zrobienia, żeby ta relacja pacjent-lekarz i satysfakcja pacjenta z tego, że jest dobrze leczony przez naszych lekarzy, co wynika ze statystyk, był przeniesiony również na jakość organizacyjną, żeby nie czekać, żeby mieć lepsze wyżywienie, żeby mieć lepszą obsługę w szpitalu. Natomiast wymaga to ogromnej pracy, ogromnego zaangażowania i pewnie również odpowiedniego oprzyrządowania prawnego. Bo każda jednostka działa w oparciu o określone podstawy prawne. Łatwiej jest w przedsiębiorstwie prywatnym
gdzie pani podpisuje umowę, na przykład ze szpitalem na prywatne leczenie, pani za to płaci, ale jak się pani nie spodoba, to co pani robi? Idzie pani do sądu i odszkodowanie się płaci, a owszem, największe odszkodowania są tam, gdzie jest największy odsetek prywatnej służby zdrowia, dobrze zorganizowanej, czyli gdzie? W Ameryce. Proszę zobaczyć, ile skarg dotyczących jakości leczenia, jakości obsługi w szpitalach jest składana w Ameryce, a jaka w Europie, a jaka w Polsce. Jest to ogromna przepaść. Nie chciałbym, żebyśmy zamiast dobrze się leczyć, mieć satysfakcję i być zdrowi, tułali się po innych instytucjach, też długotrwałych, jakim są sądy, roszcząc sobie pretensje, że dany szpital, dany lekarz nie wykonał należycie swojej pracy. Dalej trzeba dbać, podkreślę jeszcze raz, o napływ środków finansowych. Za darmo nic nie ma. Doktor Juden dawno się skończył, przy czym doktor Juden miał do dyspozycji słuchawkę, no i torbę z jednym medykamentem, z dwoma, trzema lekami. Dzisiaj leków jest około 500 tysięcy, dzisiaj lekarzy jest sporo, dzisiaj narzędzi po to, żeby realizować zabieg operacyjny jest ogromnie dużo. Dzisiaj technologia idzie tak potężnie do przodu, że ona stwarza bardzo poważne możliwości, ale ma jedną wadę. Jest ogromnie kosztowna. I to, co jest inflacją w życiu społecznym, to wiemy, co to jest inflacja, że jak w sklepie zdrożeje masło czy cukier. Natomiast w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, każda nowa technologia, lepszy sposób leczenia, skuteczniejszy sposób leczenia, kosztuje zdecydowanie więcej niż ta podwyżka na kilogramie cukru. Po prostu inflacja, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, leki, jest wielokrotnie większa. No, przecież są leki za 10 milionów złotych dla małych pacjentów. Je refinansujemy, to jest ogromna stopa. Czy ktokolwiek słyszał, żeby za 10 milionów kupować coś w hypermarkecie? Nie słyszałem, nie ma takich możliwości. To są tak potężne nożyce i państwo musi na to reagować i państwo musi znaleźć na to pieniądze i państwo też musi prawnie opracować, że nie każdy, nie ja, nie pani, skoro może tam potrzebujemy, ale nie tak do końca, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby z tego świadczenia bardzo drogiego skorzystać. To jest zadanie Ministerstwa Zdrowia, Sejmu i rządu. Ja myślę, że nie ma partii politycznej, nie ma ugrupowania politycznego, które skupia gdzieś tam spycha to zdrowie na ostatni plan. I to zawsze będzie priorytetem każdego rządu, bo chociażby to, co się dzieje w ochronie zdrowia, zawsze generuje pewne nastroje społeczne. Rzadko jest tak, żeby pacjenci wyszli 100 tysięcy na jakimś marszu w obronie jakiegoś prawa, to się raczej nie zdarza, ale częściej już to robią zawody medyczne, niektóre jak miasteczka, etc., etc. Natomiast dzisiaj dla Polski jest bardzo wiele te najważniejsze wyzwania to jest bezpieczeństwo Polaków. Być może to brzmi trochę tak banalnie, bo to takie hasło mojej partii politycznej, ale bezpieczeństwo jest dzisiaj na poziomie pierwszym. To jest to bezpieczeństwo zewnętrzne. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Dzisiaj odbywa się debata w Parlamencie Europejskim na temat imigracji, nielegalnej imigracji. Ja nie mam nic przeciwko przedstawicieli Pakistanu, z Turcji, z Algerii czy z Maroka w Polsce, pod warunkiem, że on przybył tutaj legalnie. Nikt mu nie zakazuje ubiegać się legalnie o różnego rodzaju dokumenty. Ja wiem, że trzeba mieć cierpliwość, ale ja czasy cierpliwości przeżyłem. Pewnie nasi widzowie albo nasi słuchacze nie wiedzą, ale 40 lat temu zdobycie wizy do Niemiec nie było prostą sprawą. I jakoś się czekało, a nielegalnych imigrantom wtedy to trzeba było przyjechać na granicę na Łabie pomiędzy NRD i RFN i tam można było zobaczyć nie takie sceny, jakie są dzisiaj na granicy białoruskiej, ale całkiem inne, z realnymi strzałami do Niemców, którzy chcieli przejść do innych Niemiec. Mur Berliński, czy ta granica między NRD a RFN-em, no była ogromnie strzeżoną granicą. Czyli bezpieczeństwo zewnętrzne i to jest kwestia jednak bardzo poważnego myślenia o emigracji nielegalnej. To były ciekawe bardzo czasy. Nie tęsknię za nimi. Raz, też już jestem weteranem. Ja mam już swoje lata. Ten proces pracy w Parlamencie Europejskim był dość męczący. No bo trzeba było w zasadzie 5 lat spędzić poza granicami kraju, jednocześnie uczestnicząc
tym życiu społecznym, bo skądś te informacje trzeba było brać w Polsce. Więc te podróże i tak dalej są męczące. Wydaje mi się, że mówię całkiem szczerze, że dzisiaj byłoby trudno to jakoś połączyć. Polityka ma to do siebie, że się zmienia. Miałem pierwszą kampanię wyborczą, to wystarczyło mieć kilka plakatów, parę ulotek i 2, 3, 4 wystąpienia na festynach, gdzie przywitali, wszyscy się pokłonili. Dzisiaj zmienił się świat. Te 20 parę lat pokazało mi, co się stało w tym świecie. W świecie przede wszystkim na pierwszy plan jednak wybił się obywatel z dostępem do social mediów. Każdy może komentować wszystko. Każdy może swoje oczekiwania, roszczenia w jakiś sposób eksponować. W związku z tym zmienił się sposób komunikacji. Natomiast nie zmienia się jeszcze sposób pracy parlamentu. Wydaje mi się, że być może ja już prochu nie wymyślę, ale mam ogromne doświadczenie i znam te procedury, jakie w Sejmie, czyli w polskim parlamencie, są stosowane. Wiem, co wybrać. Mam też pamięć. To aż dziwne, że się jeszcze pamięta te 25 lat prawie. I mam pamięć. I wiem, że wiele problemów, o których myśmy tu mówili, były już roztrząsane, były próby satysfakcjonowania tego uzdolnienia, tego w prawodawstwie. Nie zawsze kończyło się to pomyślnie. Część ustaw, które przyjmowali rząd Prawa i Sprawiedliwości dawno temu, Platforma, jeszcze SLD, są ustawami martwymi. Świat się tak szybko zmienił, że po prostu czasami nie nadążamy. Po to, żeby nadążyć, trzeba być na bieżąco, ale niech to robią młodzi. Natomiast proszę mi darować, ale ja będę starał się być troszeczkę tym hamulcowym, powiedzieć, że to już było i to nie była dobra droga. Mogę dużo powiedzieć, co było chociażby w tej sytuacji covidowej i pewne rozwiązania, które wtedy były stosowane, można było inaczej przeprowadzić. Ale to wynika raczej z doświadczenia, a nie z przekonania, że akurat w tym danym momencie trzeba robić tak, a nie.